taka droga życia jest, że wciąż spotykamy różne ciekawe niespodzianki. Wciąż nas coś zaskakuje. Czasami myślimy, że już wiemy, już coś dotknęliśmy, coś osiągnęliśmy, a tu nagle objawia się nam coś, co wow, nas zaskakuje kompletnie. Myśleliśmy o tym, że o, już to, co jest, to jest takie doświadczenie pełnej miłości, doświadczenie serca. I po pewnych doświadczeniach, po pewnych przeżyciach, no nagle odkrywamy, że jedna, kolejna warstwa schodzi i pojawia się jeszcze większa subtelność, jeszcze głębszy dotyk siebie samego. I tak się człowiek zastanawia, no zaraz, gdzie jest koniec temu? Czy możemy dotknąć jakiegoś stanu, który jest takim końcowym stanem, stanem, gdzie możemy w pełni poczuć, doświadczyć tego zintegrowania, czy tego najprawdziwszego siebie. Najkrócej mówiąc, to taka zabawa naszego umysłu. On właśnie robi te wszystkie warstwy. Pokazuje nam, że jeszcze to mam zrobić, ten proces przeżyć, tamto przeżyć, to przeżyć, żeby po prostu być sobą. I gdzieś tam to wynika też z tego, że w tym naszym pobywaniu dalecy jesteśmy od miłości, nie akceptując tego, co jest w nas, tego, z czym jesteśmy, w czym jesteśmy, z jakim otoczeniem przebywamy. Nie uznając tego przez wielkie dziękuję, dziękowanie za wszystko, za wielką, przez niebycie we wdzięczności, że to, co jest, jest właśnie tym punktem startowym, tym najlepszym momentem dla nas, byśmy, słysząc te słowa, mogli wstać i od nowa wszystko zacząć. Prosto i bardzo fajnie to wygląda, kiedy budzimy się, nowe słońce, nowy dzień, nowe możliwości, wszystko od nowa zaczynamy. Super. Tak już odnosząc się do jedzenia też, wstajemy z pustym brzuszkiem i możemy zadbać o siebie. To jest jedno. Drugie to jest to, że tak naprawdę każde tu i teraz jest takim nowym początkiem. Takim wszystkim, że możemy zacząć od nowa. Oczywiście pewne nasze wybory, pewne poświęcenie uwagi czemuś jest jak taką ścieżką energetyczną, która nas jakby wsysa, ciągnie. Jeżeli czemuś poświęciliśmy uwagę, to potrzebujemy chwilę, jakąś chwilę po to, żeby właśnie to nas nie ściągało. Ciekawe jest też to, że tak nagle możemy doświadczać takich energii, takich stanów, że chwila uwagi od razu nas, od razu zaczyna się realizacja tego. Od razu ta energia jest bardzo silna. A może to jest kwestia też naszego zmieniania i tej naszej wrażliwości. Tak bynajmniej to u mnie wygląda, że dbanie o każdą myśl, o to, co się dzieje we mnie w środku, jest fundamentem do tego, żebym mógł funkcjonować. Ta wrażliwość na jakiekolwiek różne sygnały płynące z ciała, wrażliwość na to, co się zadziewa wokół mnie. I to jest tak dla mnie bardzo istotne, że tylko to tu i teraz pokazuje mi tą moją moc. W tym jutrzejszym dniu nie ma tej mocy. Ani w wczorajszym, którego nie ma, też nie ma mocy. Może być wspomnienie, tęsknota, ale to nie jest moc. Moc jest tylko tu i teraz, w tym naszym podejściu i uśmiechu do siebie, do tego lustrzanego odbicia, które widzimy, mijamy na ulicy, czy spotykamy w przyrodzie, czy widzimy w swojej pracy. To jest właśnie to tu i teraz, które może budzić naszą moc. Słuchać przyrodę, ptaki śpiewają i tylko te samoloty.
Tak pięknie latają. Jak to powiedział jeden z fajnych takich nauczycieli, że każdy dźwięk jest boski i nie ma dźwięków gorszych, lepszych, które nas gdzieś tam drażnią, czy które są niewygodne. Nie, to jest nasz punkt widzenia i to taka najprostsza lekcja, że każdy dźwięk, nawet tego płaczącego dziecka, tego samolotu, czy czegoś, co się pojawia w naszej przestrzeni, to zależy od tego, jak my na to spojrzymy. Czy to nas drażni, czy nas to ściąga z tego, wyciąga z nas ten pokój, który jest faktycznie tylko proformą. I sobie nieraz myślimy w umyśle, o, tak ja będę miał taki obraz pewnego spokoju, harmonii, będę wtedy rozanielony, będę aniołem. I do tego dążymy. To jest taka wkrętka umysłu. Naprawdę zostawmy to wszystko. Już nie trzymajmy się szczęśliwego pobywania w swojej wizji samych siebie. Po prostu puśćmy to i nawet nie potrzeba w tym starania. Po prostu samo zaczyna się zadziewać. Samo zaczyna nas zachwytem, ekscytacją, radością pociągać do siebie, jak magnes, życie. I myślimy, że o, jak ja sobie puszczę i nie będę miał starania, no to przeleżę cały dzień w łóżku. Być może być taka potrzeba i fajnie na nią odpowiedzieć. Ale też przyjdzie taki moment, gdzie się pragnie, zatęskni na czymś, czy coś zacznie pociągać magnetycznie w sercu, zaczyna się dziać. I my idziemy w tym kierunku. Bez jakiegoś oczekiwania, że będzie taki czy sraki wynik. Nie. Po prostu idziemy i w tym samym kolejnym tu i teraz cieszymy się tym darem chodzenia, tym darem podążania w tu i teraz, robienia tego, co robimy. To jest wszystko. Bo my już chcemy w umyśle sobie postawić wynik i zrobić jakąś tam obraz nas, jacy mamy być, co mamy osiągnąć, co zrobić. A potem nas wywala i pojawiają się smuteczki. Tak w zasadzie to ja nie wiem, o czym dzisiaj mówię. Ale tak chciałem się w tym miejscu cudownym podzielić tą moją radością. Pięknie słońce świeci, jest super, las super, ten magiczny, koło Ascot. I dziękuję Wam za wszystko.